Istotne metamorfozy z galerią Bolesławiec City Center. Poznajcie naszą nową uczestniczkę. Jestem mieszkanką Bolesławca, mieszkam na ulicy Chrobrego, mam 60 lat, jestem emerytką. Jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie mam zaszczyt być właśnie zaproszona na metamorfozę, z której bardzo chętnie skorzystam. Zapoznam się z tym i wydaje mi się, że będę może mądrzejsza, lepiej przedstawią mi ubranie, wymaluję, będę ładniejsza. Jaką figurę ma nasza uczestniczka? Sylwetkę Marii charakteryzują szerokie ramiona, duży biust, wąskie biodra oraz długie, zgrabne nogi. Te cechy ilustrują nam typ figury kielich. Ze względu na zaburzone proporcje między górną a dolną partią ciała, figura typu kielich jest uważana za jedną z najbardziej problematycznych. Kobiety o takiej figurze powinny dążyć przede wszystkim do dwóch rzeczy: wyeksponowania długich, zgrabnych nóg oraz optycznego poszerzenia bioder. Często mimo smukłej sylwetki, panie o figurze typu kielich mają również mały brzuszek, który również należy zatuszować. Co zaproponuje fryzjerka Aneta Jakieła? U pani Marii trzeba podkreślić, że włosy są koloryzowane po raz pierwszy w życiu. I tutaj od razu takie szaleństwo, ale na pewno będzie to pozytywna zmiana. Zdecydowałyśmy się na taki miedziano-opalizujący kolor ze względu na bardzo ciepłą buzię i niebieskie oczy, więc ten kolor będzie to idealnie podkreślał. Fryzurka zostanie odświeżona i będzie naprawdę super. W jakich strojach najlepiej będzie wyglądała nasza uczestniczka? Duże piersi pań o typie figury kielich mogą okazać się atutem, jeżeli wymodelujemy je za pomocą odpowiedniego biustonosza. Duży i ciekawy asortyment znajdziemy w sklepie Szachownica. Odpowiednie sukienki dla pań o typie figury kielich znajdziemy w sklepie Ryłko. Dobrym wyborem będą sukienki typu Empire z podwyższoną talią, odciętą pod biustem i o prostym kroju. W figurze typu kielich najładniej będzie w bluzkach z dekoltem w szpic, które dodatkowo wysmuklą tułów. W Ryłko oprócz ubrań i butów znajdziemy również ciekawą biżuterię, na przykład zegarki, dostępne w różnych kolorach na bransolecie lub z pasku. Ciekawostką są wymienne tarcze. Znajdziemy takie z napisami lub z uwielbianymi przez nas wszystkie makaronikami. Co zaproponuje nasza kosmetyczka? Krem CC. To jest taki krem, który jest wygodny w zastosowaniu. Jest wygodny, bo podkład trzeba jakby umieć idealnie nałożyć, wydawkować go tak lepiej. Natomiast krem CC jest kremem pielęgnującym i z filtrem. I ma w sobie składniki takie jak gdzieś tam dobrej jakości krem. Jest nawilżający, filtr 15. Myślę, że nie powinna to zrobić pani problemu, jak będzie pani miała sobie go w domu. Ja go troszkę się wymieszałam, że tak powiem, z podkładem dla lepszego pokrycia, bo krem CC ma takie zastosowanie delikatniejsze, czyli ładniej skrój skóry, wyrównany, ale troszkę mniej kryjący. Więc jak na przykład kobieta ma naczynka albo jakiś problem taki z nierównym kolorytem skóry, to można dołożyć troszeczkę. Ono jest tak troszeczkę jak puder, tak? Tak, dokładnie. Często panie, nie wiem, zwłaszcza dojrzałe, myją buzię wodą. Nie wiem, czym pani myje buzię. Wodą. Wodą. To trochę szkoda, bo niszczy się płaszcz lipidowy skóry. Niszczy się płaszcz lipidowy skóry, a tego nie chcemy, prawda? Więc bardzo duży nacisk na to, żeby o tą skórę lepiej zadbać. Nie dało się o to, no co tu dużo gadać. Nie dało się. A przede wszystkim byłam sama z dzieckiem, to wie pani, zawsze kosmetyki były drogie, taka prawda. Ja byłam tylko z dzieckiem, to zawsze myślałam, żeby odłożyć coś temu dziecku, bo dziecko było samo. Najważniejsze. Tak.
kupiło się pomadkę, to ci się tą pomadkę nosiło w torebce, aż się cała rozleciała. No. Bo nie było kiedy się nawet ją pomalować, bo wyszłam z pracy to szybko na autobus, a o godzinie 3 wstawałam do pracy. Trzecia za 10, trzecia jechałam na pierwszą zmianę. Mhm. No to takie było, takie. A teraz jest na emeryturze, no i mam wspaniałą rodzinę, wspaniałą mam synową. Wracamy do galerii. Jak odbiera metamorfozę nasza uczestniczka? Jestem wszystko odnowiona, od wszystkiego. Począwszy, zaczniemy od włosów. Włosy mam po raz pierwszy, mam kolor zmieniony. Z naturalnego na rudy. Po raz pierwszy jestem umalowana. Nigdy w życiu nie byłam tak umalowana. Po raz pierwszy dziewczyny znalazły mi ubranie. Gdzie nie lubię chodzić w sukienkach, ale jestem. Podoba mi się. Jestem odnowiona, zmieniona. Nie wiem, czy jeszcze jestem taka ładna, ale mówią, że bardzo ładnie wyglądam. No i bardzo się cieszę i dziękuję dziewczynom, paniom, panom, że mnie po prostu do tego przygotowali. I mnie tak odnowili. Podoba mi się metamorfoza kobiety 50 plus 60. Jednak powinni coś zmienić w swoim życiu. Chociaż spróbować, chociaż jak to się mówi, jeden raz. Dla przypomnienia. Nasza uczestniczka przed metamorfozą i po zmianie. Dla Marii, która ma typ figury kielich, wybrałam sukienkę typu Empire z podwyższoną talią, odciętą pod biustem. Buty na wysokim obcasie są niezbędne do podkreślenia mocnej strony sylwetki, a są nimi niewątpliwie nogi. Typy figury są różne, ale każda ma jakiś atut, który można wyeksponować, by wyglądać atrakcyjnie. Na przykładzie sławnych kobiet można powiedzieć, że każda kobieta może wyglądać pięknie. Typ figury kielich mają na przykład Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones czy znana w Polsce Magda Gessler. I wszystkie ubierają się tak, że nie widać ewentualnych mankamentów urody. Galeria Bolesławiec City Center zaprasza codziennie.